Cześć, tu Ernest. Pierwszy tydzień drugiego sezonu już za nami, a stół z wyzwaniami stoi pusty. Na szczęście dzisiaj wychodzi zestaw wyzwań drugiego tygodnia. Mam tu na myśli drugą część misji bojów Brutusa. Za wykonanie tej misji można zgarnąć w sumie 400 tysięcy expa. Po wykonaniu ich odblokujemy także sekretne wyzwanie, które umożliwi nam wybór edycji Alter lub Ego agenta Brutusa. Na koniec wyjaśnię wam drugi tydzień wyzwań Deadpoola. Okej, po kolei. Pierwsze wyzwanie drugiego tygodnia boju Brutusa rozkazuje nam znaleźć kryjówkę mroku. Kryjówki mroku to nienazwane lokacje na mapie, które zazwyczaj znajdują się pod ziemią. Do wyboru macie 5 różnych kryjówek. Kryjówka mroku alfa znajduje się pod przyjemnym parkiem. Są tutaj przynajmniej dwa wejścia przez Toitoje. Kryjówka beta jest pod stacją benzynową, niedaleko farmy Fury. Tutaj też wchodzi się Toitojem. Kryjówka Charlie skrywa się w siedzibie stacji radiowej FN na górce obok skalistych skarb. Kryjówka Delta to dom na wysepce na północ od gasnących gajów. Kryjówka Echo jest w kanapce między potnymi piaskami a zielonymi żywopłotami. To też domek. Do tego wyzwania przyda wam się tylko jedna lokacja, ale warto je wszystkie znać, tak czy siak. Jest tutaj dobry lód. Drugie wyzwanie brzmi: schowaj się w ukrytych przejściach w różnych meczach. To wyzwanie można zrobić praktycznie wszędzie. Przy każdej strzeżonej miejscówce i wielu innych miejscach znajdują się Toitoje, kosze na śmieci i stogi siana, które są tak naprawdę ukrytymi przejściami. Aby to wyzwanie wykonać, trzeba w trzech oddzielnych meczach chociaż raz skorzystać z takiego przejścia. Trzecie wyzwanie zleca nam zdobyć 3 likwidacje ze strzelby. Do tego typu wyzwań polecam na parzankę. Wypadają tutaj same dobre przedmioty od niebieskiej klasy w górę, a do tego jest odradzanie się i dużo czasu na zdobycie wielu likwidacji. Czwarte wyzwanie to nieś nieprzytomnego przeciwnika przez 50 metrów. Mam na to wyzwanie prosty sposób, który polega na tym, że trzeba odpalić grę w oddziałach. Teraz trzeba wylądować gdzieś, gdzie ląduje dużo innych osób i powalić kogoś. Takiego przeciwnika wejść na krótki spacer. Pamiętajcie, że nie musicie robić tego na jednym przeciwniku. Raz możecie przenieść kogoś 30 metrów, a później dokończyć to wyzwanie nawet w następnym meczu, nosząc kogoś 20 metrów. Uwaga! Na pomagierach wyzwania się nie zaliczają, przynajmniej te takie z likwidacji i tak dalej. Piąte wyzwanie zleca nam zadać 250 punktów obrażeń przeciwnikom z dołu. Najłatwiej będzie wam to wykonać w trybie napadzianki. Tam często ktoś sobie buduje schody do nieba albo siedzi na drzewie. To wyzwanie można wykonać po prostu grając po drodze, ale jeśli komuś zależy na czasie, no to polecę na pożankę. Szóste wyzwanie polega na tworzeniu 3 skrzynek zabezpieczonych skanerem ID. Takie skrzynki znajdują się tylko i wyłącznie na terenie strzeżonych miejscówek. Na otworzenie takiej skrzynki są dwa sposoby. Pierwszy sposób wymaga przebrania się w budce telefonicznej. W takim przebraniu można otwierać wszystkie skrzynki i drzwi. Drugi sposób jest o wiele głośniejszy. Tego typu skanery można zmylić, używając nieprzytomnych pomagierów. Powalcie dowolnego pomagiera i przyłóżcie go do skanera, wciskając odpowiedni przycisk. I tak 3 razy. Ja polecam miejscówkę Grotto. W tym małym budynku jest taka skrzynka, tutaj macie pomagiera do powalania. I jeszcze jedna taka skrzynka jest tutaj za rogiem, gdzie prawie nikt nie chodzi. Siódme wyzwanie rozkazuje nam przeszukać powalonych pomagierów. Pomagierzy występują tylko i wyłącznie w strzeżonych miejscówkach, to jasne. A aby takiego pomagiera przeszukać, trzeba go powalić. Teraz, wciskając odpowiedni przycisk, możecie go przeszukać. Trzeba to zrobić w 3 oddzielnych meczach. Ósme wezwanie brzmi: zlikwiduj 3 graczy na skalistych skarpach lub w piszczącej puszczy. To już polecam zrobić w zwykłych trybach. Najwięcej osób będzie w miejscówce, która jest bliżej początku trasy busa bojowego. Ja wybiorę piszczącą puszczę tak czy siak. Zawsze ktoś tam lata i lubię to miejsce. Dziewiąte wezwanie jest już nieco ciekawsze. Trzeba zadać 200 punktów obrażeń ze strzelb, będąc w powietrzu. To proste. W dowolnym trybie, najlepiej w naparzance, podnieście dowolną strzelbę. No i strzelając do kogoś, podskakujcie. Nic dodać, nic ująć. Ostatnie wyzwanie bojów Brutusa rozkazuje nam zebrać 500 sztuk drewna, 400 sztuk cegieł i 300 sztuk metalu. Nie trzeba tego robić w jednym meczu. Nie muszę chyba tego wyzwania w ogóle wyjaśniać. Ponownie polecam na parzankę. Tutaj matsy zbiera się szybciej niż w podstawowych trybach. Po wykonaniu w sumie 18 wyzwań bojów Brutusa, dowolnych 18 z 20 do wyboru, będziecie mogli wybrać jego styl Alter lub Ego.
Uwaga, ten wybór jest ostateczny, więc dobrze się zastanówcie, który dodatkowy styl do Brutusa chcecie. Ja wybiorę styl ducha. Specjalnie do tego wyboru odblokuje wam się jeszcze jedno finalne wyzwanie. To wyzwanie wysyła nas do jednej z tych trzech miejscówek, platformy, jachtu i rekina. W jednej z tych trzech miejscówek trzeba ukraść plany zabezpieczeń i zanieść je do ducha lub mroku. Te plany wyglądają następująco i będą do zebrania. Niestety na ten moment nie znam dokładnych lokacji tych dysków, ale przypuszczam, że dysk w rekinie będzie znajdował się w tym pomieszczeniu. Lub w jednym z tych dwóch pokojów z serwerami. Jak nie, to w skarbcu? Na platformie plany mogą skrywać się w warsztacie Tintiny, albo poziom wyżej lub niżej. Ostatecznie w skarbcu. Co do jachtu, nie jestem pewien. Może tutaj? Albo tutaj? Albo w skarbcu. Po zebraniu planów z jednej z tych miejscówek, trzeba je dostarczyć do mroku lub ducha. To już zależy od tego, który styl chcecie. Jak je dostarczyć? To proste. W każdej nazwanej, niestrzeżonej miejscówce są skrzynki na listy. Jedna zawsze należy do mroku, a druga do ducha. W przyjemnym parku na przykład są dwie pary takich skrzynek. To, gdzie te plany dostarczycie, zależy już od was. Ja je dostarczę do ducha, czyli do tej jasnej skrzynki. Poza tym dzisiaj wejdą wezwania Deadpoola. To dwa bardzo proste wezwania. Pierwsze wezwanie wysłał nas w poszukiwania kartonu mleka Deadpoola. Karton mleka Deadpoola pojawi się w jego kryjówce, dokładnie tutaj. Drugie wezwanie Deadpoola wysłał nas w poszukiwania jego chimichangów. One także będą w zakładce karnetu bojowego. Pierwszy będzie leżał na półce w pokoju Mai. Dokładnie tutaj. Wystarczy go kliknąć. Drugi będzie leżał na podłodze, na ekranie głównym, tuż obok zbiornika z gazem Tientiny. Trzeci będzie leżał na stole w pokoju agenta. O, tutaj. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.